Zatem przechodzę do kolejnego punktu. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1482. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Cecylia Wołoch. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w imieniu Pana Prezydenta przedkładam projekt uchwały według druku 1482 dotyczący wysokości stawek podatku od środków transportowych. Również projekt tej uchwały przygotowany został zgodnie z wytycznymi zapisanymi w polityce podatkowej. Tutaj przyjęto pewne założenia dla określenia kreowania tych stawek podatku od środków transportowych. Stosowane są tutaj preferencje ze względu na szeroko rozumianą ochronę środowiska, przede wszystkim pojazdy, które spełniają wysokie wymogi co do emisji spalin, wyposażone w takie spełniające normy Euro 5, Euro 6. Tutaj stawki dla tych środków transportowych, czyli to są takie najnowsze samochody, są w granicach 50% stawki maksymalnej. Również tutaj przewidziane są preferencje i też stawka na obniżonym poziomie, jeżeli chodzi o pojazdy podlegające opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, wyposażone w oś czy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne. Promując również ideę transportu zbiorowego, stawki podatku od środków transportowych dla autobusów przewidziane są, projektowane w uchwale na poziomie 75% stawki maksymalnej. Także tutaj te wymogi wynikające z samej uchwały w sprawie przyjęcia polityki podatkowej zgodne są z zawartymi tutaj propozycjami wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Czy są stanowiska komisji? Nie widzę. Czy są z komisji? Bardzo. No to pytam grzecznie, czy stanowiska komisji są? Jeżeli nie ma, to są stanowiska klubów. Bardzo proszę, rozumiem, że pan Stanisław ponownie będzie wygłaszał stanowisko klubu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, podobnie jak z poprzednią uchwałą, klub nie poprze tej uchwały, jednak jest przeciwko odrzuceniu w pierwszym czytaniu. Dziękuję. Na razie takiego wniosku nie było w tej kwestii. Proszę bardzo, pan radny Kalita, stanowisko klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ja bardzo proszę pana Krzysztofa Durka w Towarzystwie Pięknych Kobiet, aby nie przeszkadzał w obradach. Szanowni Państwo, stanowisko klubu radnych... Panie Krzysztofie Durek. Stanowisko klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu, druk 1482. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwko projektowi uchwały. Jak już wielokrotnie zauważyliśmy w swoich stanowiskach, zwiększenie podatków i opłat powoduje coraz gorszą sytuację finansową mieszkańców Krakowa. To także zwiększenie obciążeń dla działających na naszym terenie firm. Wzrost podatku od środków transportu to także niekorzystny czynnik, który może inicjować proces wyprowadzania się firm transportowych, przewozowych oraz transportowo-logistycznych poza Kraków. Pośrednio taka tendencja wpływa również na pozostałe podatkowe dochody CIT-u i PIT-u oraz na możliwą tendencję opuszczania przez te firmy gminy Kraków. Dlatego też Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości głosować będzie przeciwko propozycji Prezydenta Miasta Krakowa. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Gilarski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak żeby Klub Radnych Platformy już tu obiecywał, że będzie przeciw takiemu wnioskowi, którego nie było, no to z jego złożę, żebyście się mogli Państwo wykazać. Składam wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu też z takim samym uzasadnieniem, jak przy poprzednim wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos jeszcze w tej kwestii? Pan radny Pietrus, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Skarbniku. Ja mam pytanie dotyczące tych obniżek podatku dla samochodów, które mają normy czystości spalin według Euro 5 lub Euro 6. Czy to, ja rozumiem, że ktoś, kto ma nowy samochód, to przedkłada taki certyfikat, który dostaje od dostawcy, sprzedawcy, no i spełnia to kryterium. Natomiast pytanie moje jest, czy to jest dożywotni certyfikat, czy w trakcie eksploatacji samochodu kilkuletniej eksploatacji, czy sprawdza ktoś, czy te normy są zachowywane przez następne lata, czy ten certyfikat jest odebrany, czy też mocno uaktualniany, czy on jest dożywotni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jeszcze chciałby w tym punkcie zabrać głos? Jeśli nie, to bardzo proszę, czy Pan Skarbnik byłby łaskaw, czy Pani Dyrektor, ustosunkować się do zadanych pytań. Ja spróbuję odnieść się do pytania pana radnego Pietrusa. Tak, rzeczywiście, jeżeli jakikolwiek środek transportu tutaj korzysta z preferencyjnych stawek, to właściciel takiego środka transportowego musi przedłożyć odpowiedni certyfikat. Część tych danych można wyczytać z dowodu rejestracyjnego, część z tych danych na pewno wynika to z dokumentów, z karty pojazdu i tego typu dokumentów. Natomiast środki transportu mają przedłużoną ważność dowodów rejestracyjnych, także nie potrafię, obiecuję się dowiedzieć, to jest takie pytanie troszeczkę techniczne, czy jeżeli samochód jest wyposażony w odpowiednie urządzenia, czy one tracą na aktualności, czy też może jest mniejsza ich wydolność. Obiecuję się dowiedzieć tego i przedstawić takie wyjaśnienie w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję. To proszę ewentualnie na skrzynkę mailową pana radnego Pietrusa przesłać w trybie pilnym. Bardzo proszę, pan skarbnik Fijał. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym w związku z tym takim bardzo często powtarzającym się obserwacją, nie wiem, czy to można nazwać obserwacją, o biedniejącym społeczeństwie krakowskim podać następujące wielkości. Otóż przez cały okres, który mam przed sobą, to jest od roku 2000, rosło średnie wynagrodzenie miesięczne. W każdym roku. Przykładowo. W roku 2009 w stosunku do 2008 miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o prawie 3,5%. W roku 2010 w porównaniu z 2009 owo średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4%. W roku 2011 w stosunku do 2010 wzrosło o 6,7%. I w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011 wzrosło o 3%. Więc drodzy Państwo, odwołujmy się do faktów. Biedniejące społeczeństwo Krakowa. Podałem średnie wynagrodzenie miesięczne w Krakowie, nie w Warszawie. Nie gdzie indziej, tylko w Krakowie dostępne na stronach Głównego Urzędu Statystycznego oddział w Krakowie. Dostępne, Państwo możecie to zrobić i zweryfikować swoje sądy, wrażenia i insynuacje o tym biedniejącym społeczeństwie w Krakowie. Więc jeżeli rośnie średnie wynagrodzenie miesięczne, to nie ulega wątpliwości, że podnosi się poziom życia. No tak, ja to osobiście, być może laik, choć za takiego się nie uważam, ale na pewno nie radny, uważam, że jest to miernik, który mówi, jeśli go się skonfrontuje z stopą inflacji, która co roku była niższa niż ze średniego wynagrodzenia miesięcznego, no to drodzy Państwo, to miejmy świadomość, o czym mówimy. My naszego społeczeństwa krakowskiego nie upychajmy gdzieś tam na dno, nie upychajmy go, bo na to nie zasługuje. Natomiast jeśli chodzi o biedniejszych obywateli Krakowa, rozumiem, biedniejszych, to mamy szeroko rozbudowany system pomocy społecznej i opieki socjalnej. Bardzo szeroko rozbudowany. Jeśli ktoś z tych, o których przed chwilą mówiłem, zarabia tyle a tyle, z różnych względów losowych, nie jest w stanie tego podatku zapłacić, to pan prezydent stosuje umorzenia zgodnie z ordynacją podatkową.
dlaczego Państwo nie pytają, ile te umorzenia wynoszą w ciągu roku? A ja je podaję co roku przy okazji sprawozdania wykonania budżetu. Drodzy Państwo, Panie Radny, ja sobie wypraszam, żeby Pan mnie, moją rodzinę i moich znajomych traktował jako ubożające społeczeństwo Krakowa. Bo ja wiem, w jakich czasach żyłem wtedy, kiedy wychowywałem dzieci i wiem, co to jest bieda. Wiem. I proszę mi wierzyć, nigdy z tego tytułu nikt się mną specjalnie nie zajmował. To moja zapobiegliwość miała dać mi tą szansę lepszej perspektywy. Czy ją wykorzystałem? Pan powie, bo pracuję w samorządzie. No tak, ale ja tu też się nie garnąłem, kto wie jak. Jak pan wie, a nie wie pan, bo nie był pan radnym dzielnicy. Różne to właśnie historie na tej sali do 5 marca miały miejsce. 93 roku. Więc bardzo bym prosił, oceniajmy nasze społeczeństwo według kryteriów powszechnie przyjętych do ocen. A różnego rodzaju wrażenia pozostawmy do zweryfikowania liczbą. A sytuację szczególnie przewiduje prawo podatkowe, ordynacja podatkowa przewiduje, co w szczególnych sytuacjach trzeba robić. I pan prezydent to robi jako organ podatkowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu skarbnikowi. Bardzo proszę, kto jeszcze chciał zabrać głos? Pierwszy był pan Kosior, bardzo proszę. Potem pan Jantos, drugi głos, potem będzie pan Pietrus. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Miałem nie występować w tym, ale troszeczkę rzeczywiście pan skarbnik mnie wzruszył. Ja bym się na jego miejscu wcale tak nie ekscytował, ale przyszedł na moje dyżury, tak pod rząd, 3 dyżury i w tym momencie chyba głębsze zastanowienie by było niż tutaj powiedzenie nam, że średnia jest bardzo taka, że Kraków przoduje. Nie wiem, czy pan wliczał wszystkich bezrobotnych, tych, którzy Exodus, bo teraz mam dość dobre informacje, jeżeli chodzi o wyjazdy ludzi, ale myślę, że te dane są policzone tylko dla tych, którzy pracują. Natomiast ci, którzy tracą pracę, którzy są na bezrobociu, którzy utracili zasiłek, i ci, którzy są na naszym garnuszku samorządowym, jakby pan to wszystko doliczył, to mi się wydaje, że chyba ta średnia nie byłaby taka większa. Proszę państwa, sami tak samo macie styczność z mieszkańcami Krakowa, też prowadzicie dyżury. Ilość osób, które w tej chwili, tak patrzę procentowo, które się zgłasza, to są dwa podstawowe tematy. To jest praca, którą my nie jesteśmy w stanie bezpośrednio załatwić. Możemy rzeczywiście stymulować pewne działania samorządu, gdzie ta ilość miejsc pracy wzrastałaby. No i drugie, mieszkania. To jest tego. No ale jak człowiek słyszy, że a mam tu trochę przyjaciół dawnych radnych, którzy liczyliśmy, że jak już będzie później, to będziemy więcej czasu na spotkanie są. Niektórzy do 2-3 uczelni jeszcze wzięli dodatkową pracę na emeryturze, żeby po prostu pomóc swoim dzieciom, swoim wnuczkom. Jak człowiek słyszy, że 50 lat spłacać będzie za mieszkanie, no to rzeczywiście ten obraz po prostu tych młodych ludzi po prostu się całkiem inaczej przedstawia. Ja w każdym bądź razie mogę powiedzieć krótko. Nie przekonuje mnie statystyka, bo wiem, jak można, tym sam operuję czasami pewnymi danymi. Przekonuje mnie samo życie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o zabranie głosu przez panią przewodniczącą Jantos.
Panie Przewodniczący, Panie Sekretarzu, Panie Skarbniku, przepraszam Cieleszku, Panie Skarbniku, przepraszam najmocniej. Szanowni Państwo, ponieważ Pan Skarbnik zaczął dyskusję akademicką, to mnie jakoś w jakiś sposób pobudziło, jak tylko bardzo krótko. Mianowicie cały czas tutaj mówimy o tym, że miasto nie powinno brać i posługujemy się tym argumentem pod tytułem ludzie biedni, no biedni z biednych, a ja się pytam, dlaczego miasto ma skubać bogatszych. Też jest to uzasadnione pytanie, to znaczy dlaczego miasto, my wszyscy w swojej zbiorowej mądrości jesteśmy mądrzejsi od tych ludzi, którzy zarabiają pieniądze, którzy mają prawo wydawać je tak jak chcą. To jest podstawa właśnie ta różnica pomiędzy keynesizmem a Hayekiem, prawda? Pan Skarbnik wie oczywiście o czym mówię. W związku z tym ja jestem w imieniu tej drugiej grupy, twierdzę, że nie rozumiem i nie widzę uzasadnienia, żeby miasto pobierało od ludzi, którzy zarabiają mniej więcej średnio i tak dalej pieniądze, dlatego żeby po prostu na wejściu, żeby decydować, w jaki sposób je wydawać. Pan Skarbnik powiedział o jednej rzeczy, że w planach była zapisana, czy właściwie zagwarantowana podwyżka związana z nieruchomościami. A ja się pytam, czy była również zagwarantowana 45-milionowa dotacja dla nieszczęsnej hali w Czyżynach, która będzie jak gąbka pochłaniała kolejne pieniądze. I teraz proszę Państwa, tam te pieniądze były też niezaprojektowane, bo to był dodatek, który się nagle pojawił. Niektórzy wiedzieli, że on się z góry tak czy inaczej pojawi i nagle się okazuje, że tutaj wydajemy 45 milionów, a tutaj prowadzimy batalię o to, żeby obskubać biednych, bogatych i tych, którzy zarabiają średnio. Ja się na coś takiego nie zgadzam i będę starała się do końca tej kadencji nie głosować za żadnymi podwyżkami, ponieważ no te podwyżki, z tych podwyżek my swojej zbiorowej mądrości jesteśmy tacy bardzo mądrzy i będziemy budowali kolejne rzeczy, w których nagle niezaplanowane w budżecie będzie dopłata 45, 50, 20 kolejnych milionów. To chyba też tak być nie powinno. Tak mi się wydaje. Dziękuję. Proszę bardzo o zabranie głosu pana radnego Pietrusa. A, jeszcze jest Rachwał. Przepraszam, zgłoszony wcześniej, nie przycisnął pan, ale sądzę, że się w klubie dogadacie. Panie Przewodniczący, no ja się bardzo cieszę, że pod koniec kadencji dochodzimy do przekonania, że niekoniecznie należy podnosić podatki. Natomiast o buście to można różnie oczywiście rozważać. Pan Skarbnik nam tutaj wyliczył i cyfry, wiadomo, no ja powiem tylko tyle. Zawsze mój znajomy mówi tak, że słuchaj, mówi, jest dwóch facetów, co zarabiają po 10 tysięcy, ale są dwie osoby, co zarabiają po 1500, więc średnia wyjdzie oczywiście korzystniejsza dla tego, co mimo wszystko zarabia 10 tysięcy, a nie dla tych, co 1000 zł. Ale no oczywiście, więc te średnie to powiem tylko tyle. Tutaj, co kolega przewodniczący Kosior powiedział, ja mówię z perspektywy jakby ludzi, którzy są, mają problemy mieszkaniowe. Ludzie bardzo mają mało pieniędzy. Dowodem tego jest po pierwsze, że prawie 140 milionów jest zadłużenie. Już można założyć, że jest tam pewien procent, którzy nie płacą dla zasady, ale w większości ludzi nie mają pieniędzy, żeby spłacić po prostu czynsz. W związku z tym jest to duża grupa ludzi, która nie ma pieniędzy. Oczywiście jest to wynikiem braku pracy. Panie Skarbniku, ja wiem, że mówimy tylko o środkach transportowych, ale mówimy szerzej. Nie mają pieniędzy. Oczywiście, jeżeli nawet mają pieniądze, to w rodzinie to się zadłużają po prostu, czyli proszę zobaczyć, ile mają pracy i jakie są dochody komorników, czyli krótko nie mają pieniędzy na spłacenie. W związku z tym nie można powiedzieć, że w Krakowie ludzie mają określone duże pieniądze, mają po prostu, większość ma małe pieniądze i w związku z tym borykają się na różnych płaszczyznach i to ludzie starsi, ludzie młodsi. Natomiast wracając stricto do uchwały, to Państwo proponują podnoszenie od powiedzmy środków transportowych, więc tutaj już kolega podniósł to, że po prostu jest to niekorzystne dla przedsiębiorców i jeżeli Pan chce to sprawdzić, to proszę, możemy przekazywać maile. Otrzymujemy dziesiątki maili, chyba ludzie mówią uczciwie i tak jak jest z rzeczywistością, że oni po prostu protestują przed podnoszeniem. Jeżeli Pan by wszedł na stronę średnioradnego, to ma Pan około kilkadziesiąt maili pod artykułami, które Państwo piszą w prasie o podwyższeniach podwyżku, jest kilkaset maili, którzy jasno mówią, dosyć w Krakowie podnoszenia podatków. Jeżeli się będziemy z tym liczyć, to nie można powiedzieć, że większość mieszkańców jest za podniesieniem podatku. Stąd nasz klub systematycznie od dłuższego czasu mówi, że nie należy w Krakowie podnosić podatki. Oczywiście Pan Skarbnik powie, że sytuacja gminy jest, nie wiem, zła,
może powiedzmy, że jest zła. Finansowa. W związku z tym tutaj co koleżanka też powiedziała, tylko że dlaczegoś nie mówiliśmy od 3 lat w ten sposób. Może trzeba szukać gdzie indziej oszczędności, może nawet trzeba zaniechać pewnych standardowych takich dużych inwestycji, ponieważ nie stać na miasta, nie stać po prostu miasta. Już pomijam, że szacunkiem do tych dużych inwestycji, to co powtarzam od paru lat, będę bardzo sumiennie ciekaw, jak nie ma operatorów zewnętrznych, że gmina będzie musiała ponosić koszty. Widzę ten dawne kino tutaj na Dagrze Górzeckiej, to jest kino... Związkowiec. Związkowiec. Mówiłem 2 lata temu, nie ma operatora, będziemy... A, tu Państwo mówili, przecież będą środki unijne, proszę Państwa. Jakie środki unijne? To jest kolejna inwestycja chybiona, bo musi miasto z własnych środków po prostu dawać pieniądze. I takie przykłady możemy mnożyć. Oby się Centrum Kongresowe, które jest słuszne i wszyscy uważamy, że tak, żeby miasto nie dopłacało za rok. Hala widowiskowa będziemy dopłacać, Stadion Wisły dopłacamy. Więc te pieniądze szukajmy gdzie indziej, a nie w podnoszeniu stale podatków. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pan radny Pietrus. Przygotuje się jeszcze pan radny Kalita. Radny Pietrus pierwszy, a przygotuje się. Panie przewodniczący, panie skarbniku, ja jeszcze chciałem uzupełnić, bo tu były podjęte pewne przykłady przez skarbnika, że z rachunkami się nie dyskutuje, czy z liczbami. Z panią Jantos, że oczywiście są też biznesmeni prowadzący działalność gospodarczą. Ja chcę zwrócić uwagę, że Klub Prawa i Sprawiedliwości też zwraca uwagę na takie sprawy. Między innymi podnosimy, że jeżeli podwyższymy podatki, a uderzy to przedsiębiorców, to likwidujemy po części miejsca pracy i pogarszamy sytuację, kondycję mieszkańców i tych przedsiębiorców. A chciałem przywołać tutaj taki właśnie rachunkowy przykład, który już był omawiany, nie wiem, czy 2 lata temu chyba, gdzie pani dyrektor Wołok oszacowała, że jedna z firm płaci 0,4% wszystkich kosztów, jeżeli chodzi o podatki. No i jako przykład, że nie jest to znowu tak dużo, 0,4% przy całych obrotach firmy. Natomiast jako kontrprzykład z państwa klubu pan radny Patryk de Bult podał, że zna firmę w Krakowie działającą, która ma 1% marży, czyli jej dochód jest rzędu 1%. Czyli jeżeli się porówna kwotę 1% dochodu z 0,4 koszty, no to w zasadzie to są ogromne pieniądze. I jeżeli tak zobaczymy, oczywiście można patrzeć na całościowe koszty, ale firmy, jeżeli są na granicy zysku, jeżeli firmy są na stratach, to są dla nich duże pieniądze i nie możemy na to patrzeć, że to są jakieś małe kwoty do wydania w drodze podatków. I dlatego jeszcze raz apelujemy o rozważenie, tym bardziej my też stwierdzamy, że pieniądze są w budżecie, tylko są niewłaściwie wydawane w drodze budżetu i w drodze zmian budżetowych. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pan radny Kalita, drugie wystąpienie. Wysoka Rado, ja tylko tak ad vocem do tego, co powiedział pan skarbnik, mianowicie te dane statystyczne, które pan podał, są oczywiście prawdziwe. Tylko one świadczą, moim zdaniem, o zupełnie czymś innym. Świadczą o tym, że rozwarstwienie społeczeństwa jest coraz większe. W związku z tym ta średnia oczywiście może się podwyższać, ale rozwarstwienie powoduje, że duża część jest w bardzo złej sytuacji i też jakaś część oczywiście mniejsza jest w dobrej sytuacji finansowej. I tu zgadzam się oczywiście z panią radną Jantos, że z jednej strony można ludzi bogatych wskazywać na to, żeby płacili coraz wyższe podatki, a z drugiej strony biednych na to, żeby nie byli w stanie żyć godnie. To pierwsza sprawa. I panie skarbniku, pan tu o tym wspomniał, że pan pamięta czasy, rozumiem, PRL-u, kiedy było bardzo ciężko. Ja też pamiętam niestety te czasy i pamiętam takie artykuły w prasie, że dochód wzrósł o 20%, tylko nikt nie powiedział, że statki potaniały o 200%, a żywność o 20% poszła w górę. Dziękuję panu radnemu Kalicie. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos?
Nie widzę, a zatem bardzo proszę pana skarbnika o ustosunkowanie się do stwierdzeń, które były do niego kierowane. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, panie radny Kalita. Wie pan, przywołał pan grudzień 1970 roku, kiedy wzrosły ceny artykułów konsumpcyjnych, a spadły ceny tego, co dla indywidualnego konsumenta było niedostępne, a mianowicie i dla prywatnego, a mianowicie ceny parowozów, statków i innych środków produkcji, które były własnością państwa. I ta operacja, jak wykazał grudzień 70 roku, była operacją wyłącznie rachunkową, ale grudzień doprowadził do tego, że w końcu okazało się, że to państwo zaczyna powoli bankrutować i bez obciążenia dalszego mieszkańców, jak również kredytów zagranicznych, zaciągania, wtedy się zaczęło właśnie zaciąganie kredytów zagranicznych. Od stycznia 71 roku. Niestety, ale trzeba by było wtedy dokonać zasadniczych zmian, do których wszyscy nie byliśmy przygotowani. A to, o czym powiedziałem, to są moje indywidualne doświadczenia, które z wzrostem cen parowozów i statków nie miały wiele wspólnego. Miało natomiast wspólnego to, że w latach 70. i 80. przyszło mi wychowywać moją obecnie już dorosłą rodzinę. Wie pan, jeśli pan sobie pamięta te czasy, to nie było tak jak teraz. Ja też węgiel wysypywałem z wagonów na dworcu naszym towarowym tu w Krakowie. Też wysypywałem, żeby dorobić do pensji asystenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej, potem Akademii Ekonomicznej. Ale teraz do pana przewodniczącego Rachwała. Oczywiście, że pan miesza dwie rzeczy. Pan miesza czynsze z podatkami. Tylko kto płaci czynsz, nie płaci podatku, bo nie jest właścicielem mieszkania, mieszkania, za które płaci czynsz. No na Boga. No panie ceny, radny, bardzo proszę nie przeszkadzać. Panie radny, to... Proszę wysłuchać argument. Panie radny, ale oczywiście nie, bo pan powiedział tak, że pan płacą czynsz, na który nie mają pieniędzy, a tu podwyższa się im podatki. No wie pan, podwyższenie podatków dotyczy właścicieli nieruchomości. Natomiast czynsz płacą ci, którzy wynajmują, albo w spółdzielni płacą czynsz za mieszkanie spółdzielcze. Panie przewodniczący Rachwał, pan wybaczy, ale nie skłoni mnie pan do tego, abym stał się recenzentem programu inwestycyjnego uchwalanego przez Wysoką Radę. Nie wpłynie pan na mnie, abym tutaj z tej pozycji, z tej mównicy recenzował program inwestycyjny uchwalony przez Wysoką Radę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Ja go mogę oceniać, ale powiedziałem w domu, z żoną. Natomiast publicznie oceniał go nie będę. Dlatego, że to jest program uchwalony przez Wysoką Radę. To państwo go możecie oceniać. Następnie do pana... Proszę? Bardzo proszę nie przerywać. Przepraszam, proszę mi... Nie mamy takiego trybu. Do pana radnego Pietrusa. No likwidujemy miejsca pracy. No, no drodzy państwo, przecież z racji tych niektórych zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości są one dokonywane z wskazaniem, że ma nastąpić zwiększenie liczby pracy, miejsc pracy. Przecież państwo szeroką gamę w Polsce, mało jest takich gmin, które mają taką gamę ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości. Ja rozumiem, że podnoszenie podatków w tym czasie jest rzeczą no, kompletnie niepopularną, no ale przecież konieczną, żeby przynajmniej podyskutować, żeby wiedzieć, dlaczego te deficyty w budżecie się stworzą w roku 2014, który jest rokiem wyborczym. Żebyśmy mieli pełną świadomość. Następnie, padło tu również coś takiego, że ja mówię tylko o jednej stronie, średnie wynagrodzenie miesięczne, a nie mówię o całej armii bezrobotnych i tak dalej. Właśnie powiedziałem, że z drugiej strony miasto prowadzi szeroki program pomocy dla osób bezrobotnych, pomocy socjalnej i opieki społecznej. Przecież o tym mówiłem, jako o drugiej stronie tego działania. Tylko na to potrzebne są również pieniądze.
o tym, jak dochody budżetowe są dzielone, to już moja rola w tym jest najmniejsza. To decyduje organ wykonawczy łącznie z organem uchwałodawczym. Ja nie należę ani do jednego, ani do drugiego. W związku z czym nie mam prawa nawet do recenzowania. Oczywiście, że te dane, które podałem, dziękuję panu radnemu Kalicie, że uznał je za prawdziwe. No trudno nie uznać danych podawanych przez oficjalny, państwowy organ statystyczny powołany do gromadzenia danych, że są to dane nieprawdziwe. Są to dane prawdziwe, z danymi się nie dyskutuje, ale dane się interpretuje. I pan radny Kalita miał prawo dokonać takiej interpretacji danych, jakie dokonał. A mianowicie, że wzrost średniego wynagrodzenia miesięcznego jest tylko dowodem rosnącego rozwarstwienia. Oczywiście, gdybyśmy mieli pogłębione dane statystyczne dotyczące tych decyli płacowych i liczby osób mieszczących się w tych decylach, wtedy byśmy byli mądrzejsi, ale tych danych nie mamy. Dlatego też mogę powiedzieć, że wrażenie pana radnego Kality no, jest takie, które wynika z jego doświadczeń na spotkaniach z obywatelami miasta Krakowa. Ja się spotykam również z takimi. Proszę państwa, ile jest opinii, przewodniczę zespołowi do spraw opinii, wydającemu opinię w zakresie zobowiązań finansowych i wierzytelności miasta Krakowa. Ile nieszczęścia w tych wnioskach, które są składane, ani w jednym przypadku nie było pozytywnej opinii dla pana prezydenta zespołu o to, aby umorzył w takiej dramatycznej sytuacji. Ale muszą być spełnione przesłanki wynikające z ordynacji podatkowej. Przynajmniej kompletność dokumentów musi być, żeby pan prezydent, podejmując tę decyzję, w pełni wiarygodnie ją podejmował, co dla późniejszych kontroli nie jest bez znaczenia. Przypomnę, że wiele instytucji nadzoru finansowego z zewnątrz kontroluje co roku naszą działalność, również w zakresie podejmowanych ulg i umorzeń przez pana prezydenta jako organ podatkowy. Dlatego naprawdę, wierzcie mi państwo, pan prezydent jest wrażliwym społecznie prezydentem tego miasta. I w przypadku, gdy składane są wnioski o umorzenie, takie wnioski są pozytywnie opiniowane i umarzane. Tylko jeśli my obniżymy albo nie podnosimy, nie będziemy podnosić stawek podatkowych, to dotyczy to wszystkich tych, którzy mogą to zapłacić bez problemu, bo podwyżka to jest koszt w przeciągu kwartału, ja nie wiem, ale co, paczki w tej chwili papierosów za mieszkanie 70-metrowe. Paczki papierosów. I są tacy, dla których ten wzrost o paczkę papierosów przy założeniu, że nie oduczę się palić, będzie stanowił pewien problem. Ja osobiście, mając do wyboru, wolę zrezygnować z palenia. Bo dla mnie podatek jako przymusowe świadczenie publiczno-prawne jest świadczeniem na rzecz nas wszystkich. Tych, którzy potrzebują. I prosiłbym również o uwzględnienie tego aspektu w naszych rozważaniach, choć zdaję sobie sprawę, że występowanie przed Wysoką Radą z przypomnieniem, co Wysoka Rada uchwaliła 3 lata temu w zakresie polityki podatkowej, jest być może niezręcznością, ale nie mówienie o tym obecnie oznaczałoby tchórzostwo. A jak państwo wiecie, tchórzem nie jestem. Dziękuję. Pan radny Rachwał, drugie wystąpienie, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie skarbniku, naprawdę myśmy się nie zrozumieli. Ja tylko powiedziałem 2 argumenty. Pierwszy argument, bo pan powiedział, że w Krakowie nie jest źle, ludzie mają pieniądze. Ja panu tylko chciałem dać przykład z pozycji szefa Komisji Mieszkalnictwa, że zadłużenie jest ponad około 140 milionów i ja zakładam, że czynszów, czyli zakładam, że mam argument, że ludzie nie mają pieniędzy na tyle, żeby móc spłacić w terminie czynsz. Ja tylko, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, pan powiedział, że pomyliłem podatek z czynszem. Panie skarbniku, pan jest bardzo mądry człowiek i pan jest bardzo też nastawiony społecznie. W związku z tym proszę zważyć, jeżeli Kowalski jest właścicielem kamienicy
i ten Kowalski ma dwa samochody. Jeżeli mu podniesiemy teraz cenę za środki transportu, to wiadomo już rzeczą, że ten właściciel Kowalski przerzuci te koszty zwiększone na czynsze i mieszkaniec będzie płacił czynsze większe. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pan radny Sonik. Szanowni Państwo, Panie Skarbniku, jak zawsze wybór Pana jest logiczny i najczęściej się z nim zgadzam, ale z drugiej strony teraz mówię nie tylko ze swojej pozycji, ale no, tysięcy chyba osób, też logicznym jest, że jeżeli my tutaj możemy regulować skalę podatku od nieruchomości i te inne, ale nie możemy zmieniać opłat za użytkowanie wieczyste. A opłaty za użytkowanie wieczyste to też jest wpływ do budżetu. Wzrosły, tak jak w przypadku tysięcy ludzi, ja dam przykład swój, z 20 czy 30 parę złotych na 1300. No to jest niezależne ode mnie, bo ja nie jestem winien ani inni, że przez lata nie były podwyższane te, ale skok ten i pieniądze te wpłynęły do budżetu i tu nie mamy żadnego wpływu. I w związku z tym rodzi się na pewno, tak u mnie, jak i u wielu innych, takie też mi wydaje się logiczna reakcja, że jeżeli ja płacę i podatek od nieruchomości i wieczyste, i to wieczyste mi skacze nagle 1100%, no to ustawiam się trochę jak jeż do zwiększenia jakichkolwiek innych podatków, na które ewentualnie Rada ma wpływ. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Sonikowi. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? A pan radny Węgrzyn, zapraszam. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie skarbniku, bo do pana się chciałem zwrócić. No, pana wystąpienia zwykle bardzo długie, często prowokujące. Ja je cenię, tak jak mój przedmówca powiedział, za różne informacje merytoryczne i za troskę, jaką pan przywiązuje, żeby dbać o finanse miasta. Natomiast no, w niektórych wystąpieniach wydaje mi się, że rezultat, który pan chce osiągnąć, no, jest odwrotny do oczekiwań. Ja odniosę się tutaj do paru rzeczy z pana wystąpienia, z którymi się po prostu nie zgadzam. Pierwsza rzecz, kto dotyczy tego, co pan powiedział o wieloletnim programie inwestycyjnym, sugerując w swojej wypowiedzi, że prawda, to jest program, za który odpowiedzialność, bo o to chodzi, ponosi Rada. Otóż tak nie jest i pan o tym dobrze wie. Prawdą jest, że Rada ten program uchwala, podobnie jak uchwala budżet, podobnie jak uchwala wieloletnią prognozę finansową. Natomiast jeżeli mówimy nie o stronie tylko czysto formalnej, kto, że tak powiem, tutaj wykonuje obowiązek legislacyjny przyjęcia dokumentu, tylko o pełnym procesie prowadzącym do powstania wieloletniego planu inwestycyjnego, jak i prawda, budżetu czy WPF-u, to wiemy, że tu jest i rola prezydenta, i rola miasta. Gdyby nie było roli prezydenta przy prawda, przyjmowaniu wieloletniego planu inwestycyjnego, to by prezydent nie miał tytułu, żeby się chwalić tymi inwestycjami, a jak wiemy, to robi i ma do tego prawo. Wobec tego, jeżeli mówimy o odpowiedzialności za inwestycje, które zostały przyjęte i sięgamy jeszcze do kilku kadencji wstecz, to odpowiedzialność się rozkłada i na prezydenta, i na Radę. I to jest rzecz oczywista. Podobnie to dotyczy, prawda, budżetu czy WPF-u. To jest moja pierwsza uwaga, żeby tutaj nie tworzyć wrażenia, że tylko Rada odpowiada za plany inwestycyjne. I druga uwaga dotycząca już dwóch uchwał, o których dyskutujemy. Mianowicie
To jest wszystko prawda, co mówił pan skarbnik, że przyjęliśmy 3 lata temu pewne plany. W tym roku też to potwierdziliśmy, przyjmując, prawda, dokumenty, w których były zapisane odpowiednie stawki. To jest wszystko prawda, tylko rozróżniajmy między planami a ich realizacją. Realizacja jest w postaci właśnie takich uchwał okołobudżetowych, które w stosownym czasie przyjmujemy. Dopiero wtedy można mówić, że pewien podatek wchodzi w życie. Do tego czasu to są tylko plany. Plany przyjmujemy w oparciu o prognozy. Prognozy są tylko prognozami. Rzeczywistość potem pokazuje, jak to się realizuje. I w tej chwili taką mamy sytuację, jeżeli chodzi o te dwie uchwały, druk 1481 i 1482. Mianowicie zgodziliśmy się na pewne stawki podatków od nieruchomości i podatków od środków transportu. Podejmowaliśmy tę decyzję jako Rada Miasta, mówię tylko o Radzie Miasta, podejmowaliśmy tę decyzję w oparciu o prognozy, które wtedy były nam przedstawione. Teraz jesteśmy po 3/4 roku, dostaliśmy od pana skarbnika sprawozdanie za wykonanie budżetu z 3/4 roku i można na tej podstawie wyciągnąć informację, że sytuacja finansowa miasta jest trochę lepsza niż, prawda, można to było odczytywać z prognozy, która była przedstawiona pod koniec zeszłego roku. Nie odnoszę się do tego, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo tutaj są opinie podzielone. Chodzi mi tylko o to, że można, że tak powiem, tutaj postawić pytanie, czy sytuacja finansowa miasta jest lepsza niż była w tym momencie, gdy decydowaliśmy o tych planach związanych ze stawkami podatku. I w tym momencie można postawić pytanie i to pytanie zostało postawione przy okazji właśnie tych tutaj dwóch uchwał. Czy jeżeli prawdą jest, że sytuacja finansowa miasta jest trochę lepsza niż rok temu wydawało się, że będzie w tym czasie, czy warto podnosić te podatki, które przyniosą raptem kilkanaście milionów wyższego dochodu, natomiast będą negatywnie znaczy odebrane przez podmioty, których to będzie dotyczyć. I to jest typowe pytanie polityczne. I to jest decyzja, która jest kompetencją Rady i Rada z tym się musi zmierzyć. Odpowiedzieć na te dwa pytania. Czy ta sytuacja finansowa się zmieniła, że stać nas jest z rezygnacji z tych podatków? A jeżeli tak, to czy z nich rezygnujemy? I to jest kompetencja Rady. Dziękuję. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem bardzo proszę Pan Skarbnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Panie Doktorze, otóż jeszcze raz chciałbym przypomnieć to, co obowiązującym z punktu widzenia formalnego prawie jest jasno rozgraniczone. Podział kompetencji. Otóż kompetencję wyłączną do przedstawienia projektu budżetu, ale moment, jak również i projektu wieloletniej prognozy finansowej posiada organ wykonawczy. Organ uchwałodawczy podejmuje uchwałę, mogąc wprowadzać zmiany w projekcie, ale podejmując uchwałę decyduje o tym, za co w ostatecznym rozrachunku odpowiada organ wykonawczy z tytułu odpowiedzialności za gospodarkę finansową gminy. Bo odpowiedzialnym za gospodarkę finansową gminy, jak również za wykonanie budżetu uchwalonego przez organ uchwałodawczy, jest organ wykonawczy. I tu jest Państwa pole. Panie Radny, bardzo proszę. Być może, że
prosiłbym bardzo, gdyby pan mi wskazał jakiś przepis ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym czy wojewódzkim, bądź też ustawy o finansach publicznych, w których ta odpowiedzialność za wykonanie budżetu rozkłada się na obie strony. Bardzo bym prosił, bo ja być może nie doczytałem, a być może jestem w błędzie, mówiąc to państwu. Panie radny, bardzo proszę, jeżeli będzie pan zabrać, dopuszczę pana do głosu, a teraz proszę nie przerywać. Właśnie. Następnie pan radny bardzo słusznie, pan doktor bardzo słusznie stwierdził, że Rada stoi przed wyborem, czy te dwie uchwały podjąć, czy też nad nimi nie dyskutować. I tu podał pan interesujące tło, na tle którego należy rozważać obie te uchwały. A mianowicie, czy prawdą jest, że sytuacja finansowa przedstawiana przeze mnie na półrocze roku 2013 będzie lepsza niż w roku ubiegłym i jeszcze w roku ubiegłym, kiedy Rada podejmowała tę uchwałę, i dopiero w tym kontekście należy rozpatrywać decyzję. Otóż, panie doktorze, ja chciałbym wskazać na jedną rzecz, o czym byliście państwo informowani na bieżąco podczas rozmowy o polityce podatkowej, a nawet w uzasadnieniu bodajże to bardzo wyraźnie zostało przedstawione, że podjęcie tej uchwały daje pewną stabilizację, jeśli chodzi o planowanie dochodów w WPF-ie. To znaczy w roku 2011, jak był sporządzany WPF na 12, 13 i 14, to kwoty zawarte w tej uchwale zostały umieszczone w WPF-ie. Panie radny, tak było, bo ja to uzasadniałem tu z tej mównicy, że oto projektujemy kwoty wpływów z podatków od nieruchomości, od środków transportu, jak również z innych opłat lokalnych na kolejne lata w WPF-ie do roku 2014. Czyli teraz oznacza, jeśli przyjąć tylko ten wąski kontekst, o którym pan powiedział, że te kwoty zaplanowane po stronie dochodów w aktualnym WPF-ie, jak również w znowelizowanej jego wersji, która obecnie powstaje, trzeba pomniejszyć o wpływy z tych dochodów. Trzeba pomniejszyć, a ich rozdysponowanie już w poprzednich latach 12, 13, 14 w przypadku inwestycji wieloletnich było przewidziane. Więc bardzo bym prosił uwzględnić również i ten kontekst, o którym ja mówię, że to są kwoty wprowadzone do WPF-u. Po to tą trzyletnią politykę robiliśmy, jak państwo pamiętają, żeby mieć bardziej realną możliwość wnioskowania i prognozowania kwot dochodów w naszym WPF-ie. My obecnie nie jesteśmy w stanie zaprojektować kwot wynikających z udziału w PIT i udziału w CIT. A to jest, drodzy państwo, łącznie ponad miliard złotych. Z jakiego względu nie jesteśmy w stanie zaprogramować? Ale z tego względu, że minister finansów przesyła nam informację po uchwaleniu budżetu państwa, na rok 2013 była to niebagatelna kwota, a potem w trakcie roku, w szczególności we wrześniu, nowelizuje budżet państwa, zmniejszając kwoty wpływów z podatku PIT i CIT do budżetu państwa i mówi, aby se sami prognozujcie, o ile u was będzie mniej dochodów z tego tytułu. I ja o tym mówiłem, przedstawiając na Komisji Budżetowej to sprawozdanie po informacji po pierwszym półroczu. Tu nie mamy żadnej informacji od ministra, z wyjątkiem prognozy, z wyjątkiem naszych szacunków, które mówią, że planu dochodów zarówno w PIT-cie, jak i CIT-cie nie wykonamy. W PIT-cie tego, który podał nam minister finansów. A on ma algorytm dla Krakowa, z którego mógłby wyliczyć, ile nam przyśle do końca roku. A my nie wiemy. I jak pytałem, to dyrektor Departamentu Finansów Samorządowych Ministerstwa Finansów powiedział tak. Minister finansów wywiązał się z obowiązku ustawowego i przedstawił państwu wielkości kwot wynikających z uchwalonego budżetu. Obecnie po nowelizacji ustawy o finansach nie mówi, że minister ma obowiązek poinformować was, o ile kwoty dla was będą mniejsze. Sami to macie wyszacować. No dobrze, tylko że planowanie budżetu i jego realizacja staje się grą desperatów.
tej sytuacji. Grą desperatów. Tu przewidywanie czegokolwiek jest rzeczą niemożliwą, bo trzeba mieć takie zakładki, które w naszym przypadku powinny w stosunku do ministerialnych to być około, w sumie PIGI-CID, około 70 milionów złotych. To kto z Państwa przyjmie taką zakładkę? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu skarbnikowi. Ja bym bardzo prosił, abyśmy jednak zachowali pewną już umiar w formułowaniu swoich poglądów. Ja sądzę, że pomału chyba dobiegamy do końca tej dyskusji. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Nie widzę. Zatem, proszę Państwa, jest formalny wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu i będzie on głosowany, czyli przerywam procedowanie.